Przypomnę, że celem strategicznym 21 finału w całej Polsce jest, tak jak to było do tej pory w poprzednich edycjach, niesienie pomocy najmłodszym, zbieranie pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla ratowania zdrowia, życia dzieci, ale również, i to po raz pierwszy w historii finału Wielkiej Orkiestry, to jest pomoc ofiarowana seniorom. Proszę Państwa, zaczynamy koncert rodzinny. Jako pierwszy wystąpi zespół Szalone Drożdżówki z gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. To program kabaretowy, casting. Zapraszamy na casting. Potrzebujemy nowych twarzy do naszej niezwykłej, niepowtarzalnej i niesamowitej telewizji. Bądźcie z nami. Ej ty, no do ciebie mówię, do ciebie, tak. Dlaczego przełączasz kanał? W państwowej telewizji i tak nic nie ma. A w prywatnej taki hit, że głowa boli. Zaprośmy pierwszą kandydatkę. Teraz walczy pana sama za gry. Dziękujemy, dziękujemy. No, to ja się słyszała, że tu jakiegoś castinga robią, no to żebym pojechała szybko, no ale że mi się krowa dupła normalnie na ziemi raz, no to żebym musiała na piechotę tutaj przychodzić, a tu daleko jak... No, no i tak żebym przysła. Nie szkodzi. A może tak zaśpiewacie nam coś? Ale rzeczy... Już. Szła dziewyczka do laseczka, do zielonego, Nie. Chciałabyś pracować w telewizji, dziewczynko. Czy miałaś jakieś obecnie z teatrem lub z telewizją? Tak, ale dobrą pracę miała. Krowy doiłam w Pegierach. Dobra praca. My już dziękujemy, skontaktujemy się. Ale ja mam tam numer, to sołtysa. Ale zapisuj to, młoda dama, zapisuj. 1, 8, 2. A nie popraw 2 na 5, no to było inaczej, no. 8, 1. No bo sołtys tylko u nas na wsi jeden telefon, to tak wyszło. Zmawiać weź, no. A, no właśnie. Zaprośmy następną kandydatkę. Może by tak to krzesło łaskawie odsunąć, co? Dziękuję. Zaprezentuję. Jestem utalentowana. Tu proszę kilka moich szkiców. Mam też talent aktorski. Nieraz otarłam się o niejedną scenę. Halo, czy mnie państwo w ogóle słuchacie? Nie mam zamiaru nadwyrężać głosu. Ładnie, ładnie. Rzeczywiście masz, babo, talent. Ale czy masz jakieś obeznanie z telewizją lub z teatrem? Już mówiłam, ale państwo oczywiście mnie nie słuchaliście. Oj, nieładnie. Co jeszcze może nam pani zaprezentować? Może też o sobie. Uwielbiam zakupy, ale oczywiście sama nie noszę papierów. Zatarłyby się moje linie papilarne lub broń Boże złamane paznokietki. Do pomocy używam mojego bodyguarda. Więc... Czemu się tak odsuwacie? Zęby dzisiaj myłam, a to pewnie ta biała substancja, którą zjadłam w poczekalni. Ach, to pani Tosia poczęstowała panią smalcem. My już dziękujemy, będziemy w kontakcie. Następny kandydat. Szymonderko! Co pan nam zaprezentuje? Jestem Bogiem. Uświadom to sobie, ty też jesteś Bogiem. Tylko wyobraź to sobie, jestem Bogiem. Wyobraź to. Dziękujemy. Chodzę do Signo Rai, jestem w D, za flota. Mogę być DJ. No. Ostro! Dziękuję.
Ale się towarzycho zebrało? No to może następny kandydat? Dzień dobry. Witamy, witamy. Jak się nazywasz, młoda damo? Jestem Mariolka. A skąd do nas przyjechałaś, dziecko? Z domku. Jaka słodka. A co nam zaprezentujesz? Zaśpiewam. Prosimy. Dziękuję. Mariolko, to my chyba odsłonimy. W przyszłości. Do widzenia. Po prostu nie wiem, dziecko. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Następna kandydatka. Co ma robić? Hi, my name is Joanna Tapmano. Twoje oczy są very hypnotizing. O, co nam pani zaprezentuje? Zaprezentuję różne pozy, w których zawsze jestem beautiful. Wystarczy. Ty też możesz być on the cover of the magazine. Nie przypominam sobie, żebyśmy przeszły na ty. Jakie to by było dla ciebie experience? My już dziękujemy. Ja zawsze jestem on the cover of the magazine, bo ja jestem Joanna. Nie trzeba, poradzę sobie sama. Bye bye, nawciam was. Sunglasses! Bye! Mikrofon! Bye! Poprosimy następnego kandydata lub kandydatkę. Dzień dobry. Czym się, dziecko, zajmujesz? Robię na kasie w Tesco, ale tam u nas kochana wyprzedaży, co nie? A panią to już chyba gdzieś widziałam. A, jest pani kochana. Podobno do tam sprzątaczki Józi. Ona też ma taki kochana sweterek, co nie? Więc na kasie pani pracuje. To taka siedząca praca, mało ruchu. Tak, tak, kochana. Kręgosłup, co nie? To mnie tak boli. O, kochana, nawet sobie nie wyobrażasz, co nie? W takim razie niech pani idzie do lekarza. U nas trzeba mieć końskie zdrowie. Dziękuję. No dobrze, dobrze. Zaprośmy już ostatnią kandydatkę. Dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie castinga. To może nam się przedstawisz? No, Wanda jestem. Ja w sprawie w telewizji pracy. No wiecie, o co chodzi. No. A jakieś nazwisko pani posiada? Ale panieńskie czy z domu? To już obojętne. Wanda, nie rusz, jestem, z domu zostaw. No ja w sprawie pracy. No, dobrze, dobrze. Ale czy jest pani przekonana, że 100% nadajesz się do telewizji? Panie, ja się nie urodzona gwiazda. Panie, no. Tak. No, patrz pan, jak mnie nosi, no. Panie, no ja się tak ostatnio pomyślałam. No siedziałam, no i tak pomyślałam. Że no, telewizja to nie takie hop-siup, takie hula-hop. No zwłaszcza wtedy, kiedy ciotka Tekla w niej wchodziła. No ale no teraz już jest okej, no. No kupiła sobie taki spoko, no taki no dresik. No XXL? No. No i już jest spoko, luz, tak, no dobrze na niej leży. No i mi też chciała kupić, no ale no wiecie, no.
Chwila, a co to ma do tego? No, Wanda jestem i ja w sprawie pracy, w telewizji, no na castingu jestem, no. My już dziękujemy. Jest pani najlepsza, przecudowna wręcz. My odzwonimy. Wykreślić! Chyba nie ma już więcej kandydatów. Zero, czyste zera. Chyba musimy zrobić nowy casting. W takim razie kończymy nasz casting. O wynikach poinformujemy zwycięzców w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!